Dolar, ty powiedz. Flow czy punche? Flow. Muflon? Się dochodzi, to wygrywałem. No co się śmiejesz? Kantok Music. Toczku drogi, jak dzisiaj twoja forma? Wyśmienicie. Wyśmienicie, powiedz mi. Rozpierdolisz wszystkich po kolei. No takie są plany, no. Myślisz, że... Ale powiedz mi, jakby z kim w finale, żeby dać komuś szansę jakiegoś pojedynku. A to się okaże. Okaże się? Może Radosław to będzie. Może Radosław Milewski, Braga i Kreski, może Spartiak. A może Luban? Tak. Będziesz w finale Luban dzisiaj? Tak. I to jest fajne. Patrz, kiedy tutaj kurwa pokazuje armię. I to jest tak, tak kurwa między nami. Zawsze wiadomo, że będziesz zagałdowany. Dlaczego on mi to dał? To jest draka. Aha! Kurwa, Spartiak, masz brata bliźniaka. Witam cię, drogi rybo, powiedz mi, jak energia przed finałem ci rozpiera cię? Jeszcze nie rozpiera, ale kofeinka wzięta. 30 minut, długo poczekajmy. Długo jechałeś? 8 minut autobusem. 8 minut autobusem? Tak. Jesteś dłużej, gotowy? Dłużej jadłem już Chińczyka. Co było przed finałem? Jakieś dopalacze były stosowane? W jakiej postaci? Kawa jakaś? Kofeinka, tran, magnez i witaminka C. Długo się przygotowywałeś do finału? Tak ostrzej to jeden dzień, a tydzień ostatni troszkę... Ale poświęciłeś ten trening. Trochę. Z kim będziesz dzisiaj w finale finału? Z Pedechą. Z Pedechą? A nie, on nie startuje. On nie startuje. To z Joły. Z Joły będziesz? Z Joły, no. W dwie kalorie uwierzył ten Emcze. Nie wierzy, moja sperma ma więcej. To jest piąte, uda się. Na mojej spermie przeszedłeś na masę. A na siłowni ja mam rację. Jesteś tak chudy, że ci robią lustrację. Witam cię, Joły, powiedz mi, jak dzisiaj twój humor przed bitwą? Dobrze, jak zwykle zresztą. Masz dużo energii? No, jak zwykle zresztą. Jak treningi? Co? Były jakieś treningi przed bitwą? Wiesz, tam jakieś sejfery z chłopakami były. Nie? Jakieś primate'iki były? Normalnie, jak zawsze. Jak zawsze, Joły, primate. Tylko i wyłącznie. Masz coś o statku? Tak, mam o statku. A powiedz mi, jak widzisz, z kim się dzisiaj zmierzysz w finale finału? W finale finału myślę, że z Kazem. Z Kazem? Taki typowo gdański pojedynek. Tak, ale też mogę po drodze go gdzieś odwalić, wiesz. Jak mi to nie robi różnicy. Obojętny cię z kogo wiesz w finale finału? W sumie tak. Aha. A sądzisz, że pan na cię wejdzie? Kupa będzie trzeba poprzedzić, ale... ale będzie dobrze. Na szyję sobie założę. Na szyję. Jasko. Dobra, Joły. Opisz książki, daję freestyle. Zając kontra żółw. Pamiętasz, kto wygrał? Jesteś ten ryba? Tak, jestem ryba. Ja pierdolę mordo. W chuj się dzisiaj obawiam Mila, bo jest chuj dobrym zawodnikiem. Milu? A ten jest taki chujowy ten, to taki on jest skąd on jest z tego. A ten, Warmia? A, z Wrocławia? Tak. Ale Milu coś tam nawija on? To znaczy jak na mnie tylko krzyczy, ale wiem... A, ten co drze mordę. Ale nie pisam. A, ten co drze mordę. Encyklopedii ryb udział, sobie kupił, żeby a, na rybę mieć. A ten... Dobra, to jest kawa, wiem. Strzelam tu jak kała. Dobra, nie jestem głupi, strzelam tu jak kała. Knepię niż Call of Duty, to jest proste. Pijam, napierdalam paszę, freestyluję jak Alias i gram jak Alias. To jest taka prawda. Pijam, nie się dziś i wchodzę beat jak Battlefield i baty dziś. W drugiej stronie ode mnie tu znów i to jest full. Pozdrawiam WLW. To nie jest żadna druga liga, pierwsza wkrada w pizdu. Druga liga, skoro mam dwóch finalistów. Fina w końcu rozpierdoli ktoś z nas. Napierdalam, kurwa, to jest właśnie tutaj mój czas, bla. Jakie kurwa Brexit? Całe WLW wypierdalać! Exit! Jestem tutaj lepszy, sprawdź, napierdala, możesz kurwa przestać pieprzyć! Sprawdź, to jest ekstra freestyle! Powerboard ci już przygotował księgę wyjścia! To jest mamy ci Kazie, jak droga do finału twoja przebiegała, powiedz mi. Siemandero, wiesz co, trochę w bólach w tym Toruniu, ale udało się pojechać tylko na jednej eliminacji i wygrać je, więc bardzo spoko. Pierwszy raz w Proximie dzisiaj. Wielu ludzi się ma za faworyta, co o tym sądzisz? No, sądzę, że to trochę na wyrost, natomiast na pewno postaram się pokazać klasę. Czy gdzieś się będziesz bardziej jechał na flow, czy skupisz się na punchline'ach? Wiesz co, to zależy od tematu i zależy od tego, na co będę musiał ripostować. Postaram się zrobić, wiesz, taką synergię jednego i drugiego. Długo trenowałeś? Wcale. Jedno spotkanie zejdziemy jak przed Toruniem. Naprawdę? Aż taki spontan? Bardzo spontan. To jest freestyle, stary. To jest freestyle, to jest twoje życie freestyle'owe. Oczywiście. Jak myślisz, kto prócz ciebie będzie w finale finału? W finale finału ja bym stawiał Szyderca Milu. Szyderca Milu?
A kasa nie stawiasz? Nie, nie stawiam, ale zobaczymy jak będzie. Skromny jesteś. Staram się. To oczywiste, ty marzasz, to się wie. Popaj po przegrany, smutna żaba JPG. I to jest oczywiste, zabijasz cienko. Jedyny zamach jaki robisz, to tą prawą ręką. Czyste na temat, bo mogę cię wpierdolić się nawet bez przyspieszenia. Dobrze, czy masz gdzieś jakiegoś faworyta? Nie, przyjechałem obejrzeć zajebistą napierdalankę. Chciałbym, żeby były zacięte walki, chciałbym, żeby się lała krew i były zajebiste palce. Moim faworytem jest dobry pasta i mam nadzieję, że się objawi. Rodzumiem, a preferujesz flow czy pan Justy, nie? Lubię połączenie jednego z drugim tak naprawdę, więc chciałbym, żeby ktoś, kto będzie pancował, miał również to. Czy regularnie śledzisz polską scenę freestyle'ową? Sprawdzasz silniki? Staram się, może nie wiem, jak można nazwać regularność, nie robię tego 4 razy dziennie, ale myślę, że wiem o co B. A czy masz... Kosunka Bubera nie zrobi ze mnie rapera, daje freestyle, a polubeczka z ciebie tenisisty. Zionie te szczere, Down Zria, Roger Federer. Jak jazdę na fleta, pada mi jest tu kurwa rakieta, ale kiedy więcej sobie bomber rzuca hardcore ziomal, może się zrzucić rakietę dla Bajorsona. Elegancki pan dolar. Kulturalna impreza. Kulturalna impreza, finał UEFA. Wyglądasz teraz jak milion dolarów. Milion dolarów, co najmniej. Wygrywasz dzisiaj. Powiedz coś śmiesznego. No kurwa, mało tego. Mało tego? Powiedz mi, drogi Spartiaku, jak dzisiaj humor przed finałem? Chyba w porządku. Energia jest? Zobaczysz na scenie. Zobaczę na scenie, bo na razie wyglądasz tego spokojnego. No co, no skakać? Ukryty tygrys, to jest tak zwany? Zobaczymy. Rozpierdolisz dzisiaj? Wszystko może się wydarzyć. Kto jest twoim faworytem oprócz ciebie? Radosław Milewski. Braga i Kreski? No. Czy myślisz, że Wrocławska Liga przejmie cały finał finału? Tak. Jesteś tego pewien? Byłbym bardzo zadowolony, gdyby tak było. Byłbym zadowolony, a powiedz mi, co czułeś po wygranej ostatniej Wrocławskiej Ligi, a raczej finału Wrocławskiej Ligi? No, rozpierała cię duma? Tak. Zaraz po tym czułem trudy w tylu. Dziękujemy ci, Spartiaku, życzymy dobrego występu dzień następny. I to jest proste, to jest anomalia mendo. 40 kilo i teraz spójrz na pierdol. To jest proste, ja tam tu chillał. Wyłączają światło, żebyście nie musieli oglądać jego ryja. Czy poziom będzie wyższy niż w poprzednim roku, sądzisz? Nie było mnie w zeszłym roku, nie oglądałem za bardzo bitew, więc przychodzę tu z czystą głową, nie oglądałem za bardzo eliminacji poza pierwszymi, które sędziowałem, więc liczę na to, że będzie fajnie. Czy nie masz żadnego faworyta swojego? Nie mam faworyta, też dlatego właśnie, że mnie nie śledziłem, a próbuję tego, że staram się nie mieć jak sędziuję faworytów. Wiem, staram się być obiektywny. Tak jest. Jak Ibisz zobaczył twoje zęby, brat, to twoje zęby krzyknęły, rzuć ci babak! Dopadłeś mnie we Wrocławiu, kiedy byłem pijany i zadałeś mi takie pytanie, że ja nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Fernando, czy masz alkohol w ręce? Co? Czy masz alkohol w ręce? Nie. Zależy w której. W prawa, lewa. W lewej. Prawa, lewa. W lewej. Ale w czyjej lewej? Właśnie. Do loterii sram na ciebie, na podkłady. Następuje zwolnienie blokady. Ja mam pojemną moc.